Hej, z tej strony Filias Fok. To akurat jest dzisiaj mniejszy film. A to z powodu, dlatego że mam mniej dzisiaj czasu. Ale przede wszystkim, to jest pierwszy odcinek z serii Jak odpalić. Czyli seria skupia się na odpalaniu pojazdów szynowych, które są w symulatorze maszyna. No to co? Zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą robimy po włączeniu symulatora, to jest naciskanie klawisza J, który włącza baterię. Jak klikniemy klawisz J, zapali się lampka sygnalizująca, że bateria jest włączona. Następnie włączamy światło, trzy przełączniki od góry, mamy pięknie włączone światło, oczywiście, teraz musimy włączyć pompę paliwa, włączamy ją pod klawiszem Shift F, teraz będzie trochę głośno, następnie włączamy włącznik szybki. Jeszcze musimy kliknąć klawisz F. I właśnie teraz odpala się lokomotywa. O, właśnie ją wyłączyłem przez przypadek. Musimy przytrzymać klawisz. No, muszę znowu ją odpalić. Okej. Jak przytrzymamy chwilę klawisz, lokomotywa powinna się odpalić. Powinna, ale coś u mnie nie działa. Bo trzeba jeszcze chyba włączyć pompę wody. Albo nie. A, jeszcze jedna rzecz. Niektóre rzeczy trzeba robić na klawiaturze numerycznej. Więc przed odpaleniem symulatora warto upewnić się, czy świeci się klawisz dioda numlock. Tak śmiesznie to brzmi. Ale niestety muszę resetować lokomotywę. Więc tak. Włącznik szybki i lokomotywa w tym momencie się odpala. Może być trochę jazgot, ale mam nadzieję, że mnie słychać. Przepraszam, że tak krzyczę, ale trzeba mnie słuchać na nagraniu. Następnie możemy przestawić nastawnik kierunkowy. To jest sprawa klawisza, to są sprawy klawiszy D, R. O, jak tu właśnie pięknie widać. Ja sobie ustawię na tył, czyli na R, rzut do D. Okej, więc teraz możemy przejść do ruszania. Robimy to za pomocą nastawnika kierunkowego, żeby nie robić tego tu, wystarczy, że przekręcicie kołem. Kółko na myszce. Tutaj proszę bardzo. A, jeszcze jedna rzecz. Trzeba opuścić ciśnienie z hamulca. Do tego używamy klawisza NUM 4. Czyli klawisza 4 na klawiaturze numerycznej. O, właśnie tutaj pięknie widać, że ruszamy. Przepchniemy tutaj sobie tego pięknego Garina. Jak się nauczę, to zrobię odcinek o nim. A, kwestią odpalania czuwaka, zgaszenia czuwaka, jest klawisz spacja. Teraz muszę znowu przestawić sobie na bieg przedni. Okej. Więc teraz powinniśmy pojechać do tyłu, ale najpierw opuścić ciśnienie.
I właśnie, jak widać, jedziemy. Okej. To będą krótkie filmy. Mogę zrobić nawet live z jednej trasy. Oczywiście z SM42 lub EN57, czyli regionalnym lub manewrowym. O! No to właśnie. Jedziemy. Okej. Tutaj teraz muszę zahamować, bo jest koniec trasy. Robimy to kranem. Trzeba oczywiście zgasić czubak. Jeszcze nie. Nie, to nie jest Transim Błon. Nie da się tu przestawić zwrotnicy. A szkoda. Więc to byłem ja. A, jeszcze jedna kwestia. Światła. Światła odpala się za pomocą tych klawiszy. To znaczy tych przełączników. O właśnie. Po tym jak je odpalimy, dzieje się coś takiego. Więc to byłem ja, Filias Fok i cześć!